Cześć, cześć, cześć! Witajcie moi kochani bardzo serdecznie na naszym wspólnym dzisiejszym gotowaniu. Zaraz jak się zbierzemy, to powiem dla tych, co nie wiedzą, ale już ogłaszałam to wszędzie po prostu, że będziemy gotować. Co będziemy gotować? Dlatego, że zbliża nam się Sabbat Mabon. Ja jak zwykle z naszym Mabonowym podręcznikiem. I będziemy, słuchajcie, w ten ciepły dzień gotować jeszcze cieplejszą potrawę, czyli chili con carne, która... Ale koty nie będą gotować. Koty nie. Słyszycie to? Koty niech nie uczestniczą za bardzo. Już naprawdę. Przeczytam Wam, jak to wygląda, tak żebyście się zapoznali. I będziemy oczywiście magicznie wkładać w nasze gotowanie nasze intencje. Jakie mogą być intencje przy Mabonowym? Intencje dobrobytu. Intencje dotyczące podziękowania za plony, dlatego tam są ziarna. Jak ktoś nie lubi fasoli, bo będziemy robić to na fasoli, to może ugotować z nami leczo, bo to też są dary jesieni, czyli też mamy pomidory, mamy paprykę, mamy tego typu rzeczy, więc tutaj dowolność, byleby razem, słuchajcie, w jednym normalnie kręgu. Moja świeca, której gdzieś tam była, płonie, dlatego że magiczne działania zaczynam zazwyczaj od zapalania świec. I słuchajcie, najpierw Wam przeczytam, jak to wygląda. Fasolowe chili to się nazywa i jeżeli ktoś ma tę książkę, może się z nami posługiwać, strona 105. Bardzo dobre grimoire odnośnie świąt wszelakich, czyli 8 super części. Witam wszystkich, którzy przychodzą, dochodzą, są. Jak widzicie, my tutaj zielenie, pomarańcze, dynie, róże, orzeszki, wiewiórki. Tutaj już się jesiennie dzieje, tak naprawdę. No i idziemy do przepisu. W chili jest coś takiego, co po prostu oznajmia jesień. Jest to klasyczne ciepłe danie, jedna z tych potraw, które sygnalizuje spadające liście i sezon nadchodzących obrzędów. Zapaleńcy tej potrawy twierdzą, że powinna być wegańska. Jeśli jednak do tego fasolowego gulaszu dodasz mięso, otrzymasz chili con carne. Poniższy wegański przepis akcentuje fasolę i pieprz. Ja dodam mięsa, bo chcę, żeby to było takie danie jednogarnkowe. Mięso mam już podsmażone, tak, podsmażone, pokrojone, także po prostu potem wrzucę do garnka. No i tak, składniki. 1/4 szklanki oliwy z oliwek, 2 szklanki posiekanej cebuli, 6 posiekanych ząbków czosnku. Zaoszczędzisz trochę czasu, kupując słoiczek gotowego posiekanego czosnku. Ja mam, będę siekać, potem cała będę ja i kuchnia czosnkiem pachnieć. 2 łyżki chili w proszku, 2 łyżeczki suszonego oregano, 1/2 łyżeczki pieprzu cayenne, 3 puszki czarnej fasoli, 425-450 gram, dlatego ja mam tutaj więcej puszek, bo one są mniej gramowe. I 1/2 szklanki płynu z puszki, 1 puszka sosu pomidorowego. Sos pomidorowy, w zasadzie kupiłam takie pokrojone pomidory i one tutaj są. Witam Kasię, Jakuba, Magic Wood, pentagram z liskami. Dobrze, jak to robimy? W dużym garnku rozgrzej olej na średnim ogniu. Dodaj cebulę i czosnek. Podsmażaj, aż cebula zmięknie, czyli około 10 minut. Wsyp chili, oregano i pieprz cayenne. Mieszaj przez 2 minuty, czyli w zasadzie doprawiamy cebulę, która się smaży. Potem dodajemy fasolę, odmierzoną wodę z puszki po fasoli i sos pomidorowy. Doprowadź potrawę do wrzenia, od czasu do czasu mieszając. Zmniejsz ogień na średni i duś do momentu, aż smaki się połączą, a potrawa zgęstnieje. Jednocześnie mieszaj od czasu do czasu przez około 15 minut. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Myślę, czy mam sól, mam pieprz, również posiadam. Jak nie bym wzięła egzorcyzmowaną, byśmy mieli rozwolnienie, byłoby świetnie. Także jak widzicie, potrawa jest dosyć prosta. Ja mam posiekaną cebulę, Wy możecie już sobie swoją cebulę siekać, dlatego że wczoraj w nocy po programie cebulę siekałam. Zajęło mi to godzinę, bo musiałam się wyryczeć przy tym wszystkim, także normalnie ofiara została... A ja w serce mówiłam, rycz mała rycz. Tak było. A ja po prostu cebulę, bo słuchajcie, tu jest ileś szklanek cebuli, tak? 2 szklanki posiekanej cebuli, więc to jest dużo. To jest dużo i ja po prostu ryczałam jak głupia, nie chciałam już na wizji, bo mam zrobiony make-up, więc mówię, nie będę ryczeć na wizji, mam posiekaną cebulę. Oprócz tego chciałam, żeby moje fasolowe chili, jak zwykle doprawione szczyptą magii, było troszeczkę inne, więc jeszcze ugotowałam mocno pokrojone ziemniaki
tak jak mówię, żeby była to potrawa jednogarnkowa. Więc jak widzicie, przygotowania są od wczoraj, a dzisiaj robimy clue, czyli magikujemy. Jeżeli magikujemy, to otwórzmy nasz krąg, a potem podziękujemy żywiołom. Pamiętajcie, żeby robiąc każdą czynność, wkładać w czynność intencje. I tutaj na Mabon intencja dobrobytu, intencja wzrostu, intencja przetrwania trudnego okresu, bo zima w starych kulturach była trudnym okresem, więc będziemy w ten sposób magikować. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnie nieczyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste, przyzywam ziemię, co wszystko płodzi, przyzywam moc ognia, ten, co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami, oczyśćcie i wzmocnijcie nasz krąg swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie to nasza wola, niech tak się stanie. Dziękuję, Black Liliana. No, w telewizji jestem, to się trochę odsztafirować chciałam. Ale się śmieję, że fartuszek mam prawie dłuższy od sukienki, więc może być różnie. Słuchajcie, bierzemy się za krojenie, bierzemy się za działania. Ja sięgnę zaraz w czosnek, ale jeszcze Wam pokażę, co mam, ok? To się będziemy tutaj tak, wiecie, zgarniać i ogarniać. Zgarniać i ogarniać będziemy. Gdzie tu się kamerę zmienia? Wiśnia. Gdzieś na... Gdzie tu się kamerę zmienia? No tam musi być. Kiedyś było, no musi być, a właśnie mi się... Tu, dobra, nie widziałam, bo było na białym tle. Mamy to, czyli mam fasolę, mam pomidory, które są obrane ze skórki, mam zamiast sosu pomidorowego pomidory w puszce. To zawsze jest taki trochę słodszy smak. Tu gdzieś mam mięso i gdzieś mam... O, podsmażone mięso. Tutaj jest cebula zabunkrowana, bo strach się bać. Mam już ugotowane ziemniaki, które potem dodam. Mam chili pieprz cayenne, suszone pomidory, bo lubię. Gdyby był mało warzywny, działamy. Gdyby był mało pomidorowy, działamy. Słodka papryka, oregano, chili, płatki czosnku, ale ja wezmę normalny czosnek. I gdyby było bezsmakowe, mam jeszcze coś takiego. Ale mam nadzieję, że nie trzeba będzie czegoś takiego poużywać. Jeżeli chodzi o oliwę, oliw u mnie dostatek, bo lubię, ja dzisiaj użyję czosnkowej oliwy, czyli ta 1/4 szklanki będzie czosnkowej oliwy. I jeszcze masz paprykę. No jeszcze mam na stole paprykę, więc tak, ja lecę, słuchajcie, po czosnek i sobie kroimy. Wy możecie sobie z nami gadać, rozmawiać. Wezmę deskę, ja czosnek uwielbiam, więc po prostu nieważne, że będę potem, jak to mówi... A, tu się śmieję, moja była teściowa, mówiła, śmierdzi tak stary Żydy. Tak to jest. Słuchajcie, ja mam generalnie, jeżeli chodzi o warzywa, to w ciemnym miejscu trzymam. I w takich pojemnikach, żeby się nie brudziło, więc ja wyciągam sobie czosnek. Kabum. Będę zaraz obierała. Także tak. Bum, 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 bum. I będziemy działać. Potrawa w sumie nie jest jakaś taka bardzo długa, żeby tam się denerwować, ale miałam Wam poczytać o Mabonie, ale to jak nie będą rączki zajęte, to poczytam. A Wy mówcie, co Wy gotujecie. Co Wy gotujecie, co tam u Was się dzieje. 6 ząbków czosnku miało być. Czosnek jest dorodny, więc myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni. Ja czosnek uwielbiam po prostu. Dla mnie czosnek to... Możesz smażyć tę cebulę, czy nie? Może smażyć cebulę, nie? W międzyczasie? Dobra. Dobra, słuchajcie, ja tu się zajmuję obieractwem. A Dorota... Dorota... Cześć wszystkim! Żeby nie było, że się nie przywitałam. Dorota wlewa oliwy i... Cebulę będzie smażyła. Jak mówiłam, cebulę już pokroiłam, bo dramat, wczoraj był dramat. Wczoraj były dramaty wszelkiego rodzaju. Na Titaniku się tak nie spłakałam. Cebula tak na mnie działa i nie wtedy, kiedy jest ostra, nawet wtedy, kiedy jest normalna. Niestety tak mam. Aż do boleści oczu. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że odkatarzyłam się. Odkatarzyłam się. Izabela mówi, że robi to samo. Mother of Mercy mówi, że robi tosty. Byleby z intencją, słuchajcie. Byleby z intencją. A tutaj się zabiorę za... Ja wiem, że są różne sposoby na obieranie czosnku albo innych rzeczy. Ja lubię tradycyjnie się pobawić. Nie wiem czemu. Lubię czosnek po prostu. Dobrze. Czyli nie jestem wampirem.
może specyficznym, ale to tak. Tu mam podgląd na Was. O, Bławatek też ślicznie wygląda, mówi Smoczek. A, dziękuję. Czyli wiemy, co dwie osoby gotują, nie wiemy reszty. Siedzieliśmy się, wiecie co, cały tydzień chodzimy w dresach. Tak. To chociaż w te soboty się odsztafirowałyśmy, umówmy się, czasem trzeba. Do garów żeśmy się... Do garów, do telewizji, Dorota, do telewizji. Dobrze. Taka prawda. Powiedzcie mi, czy lubicie te nasze wspólne gotowania? 17 osób jest, mam nadzieję, że 17 osób coś tam pichci w tym kręgu. Dołączacie jeszcze, super. Pamiętajcie, że jest, to magiczna kuchnia, czyli umówmy się, ja nie potrafię gotować. I będę dzisiaj sprawdzała smak tego na żywej tkance narodu, bo mamy gości, jak napisałam wczoraj, że eksperyment na żywej tkance narodu będzie trwał. Jak już wszyscy przeżyjemy, to przeżyjemy. Poszeptany mówi, że piecze babeczki z jabłkiem. Super, ja miałam wczoraj ochotę też zrobić ze śliwką, ale się opanowałam. Nie no, karpatkę, bo jest karpatka zrobiona. Mamy karpatkę, kumacie. Jak tak, tak. No, ciasto, coś Flagowe jest. Ciasto. Może, ale mówię, na żywej tkance narodu eksperyment będzie. A czy w ogóle zazwyczaj gotujemy i jedziemy do naszej księgowej z tym, co ugotujemy tutaj na wizji, na internatach. Żyje, rachunki robi. Więc myślę, że nie jest tak źle, aczkolwiek wiecie. Black Liliana mówi, że magiczna kuchnia jest the best. Oczywiście, że tak, bo słuchajcie, nieważne jak, ważne, że z intencją, ważne, żeby służyło, cudne było. Nawet smakuje nieraz, więc nie jest najgorzej. No i zobaczcie, tak się stykamy przed świętami. Ostatnio co robiliśmy? Chlebek piekliśmy na lamas. Tak. Chlebek na lamas, fajna sprawa. Super. Uwielbiam śmierdzieć czosnkiem. Nie wiem, czy to dobrze, ale... No nie wiem, czy to... Ci... Ale trudno. Umyjemy łapki. Czosnek jest dla mnie. Jak... Tak się śmialiśmy zawsze z moim właśnie byłym chłopakiem, że jak jest w przepisie dodaj ząbek czosnku, to my główkę. Ale to muszą dwie osoby, bo jak jedna lubi czosnek, a druga nie. Mogą być małe dramy rodzinne, sądzę. Może tak być. Natomiast tak, będziemy czosnkować. Mówię, kupiłam w razie czego posiekany, ale o, na zimę, świeży, są dary, jest taka prawdziwość. Czosnek, tak. Oliwa? No ładnie pachnie. Oliwa czosnkowa. A dzisiaj włączyłam, powiem Wam, te nasze internaty. Tutaj patrzę, Boże, jaka niebieskość ze mnie bije. Normalnie maryjkowość. Dobrze, dobrze. Pamiętajcie, że niebieski kolor magicznie odbija wąpierze. Także dzisiaj czosnek, niebieski kolor, antywąpierzowe działanie. Intencja dobrobytu, intencja bogactwa, intencja plonów naszego wcześniejszego działania. Podziękowanie za to wszystko, także tutaj, słuchajcie, dziać się będzie. Grażyna mówi, że kruche ze śliwkami, rosołek już gotowy. Proszę bardzo, mam nadzieję, że też magicznie. No wiecie, przepis macie, no Mabon jest 21-22, więc umówmy się jeszcze, można te fasolowe, jak ktoś fasole toleruje, zrobić, tak. Także, dobra, ja muszę iść po deskę, słuchajcie, bo teraz trzeba posiekać czosnek. Będziemy posiekać czosnek. O, świetna konstrukcja. Tam z dołu mogą się wyciągnąć. O. Będziemy siekać czosnku i zaraz będziemy kroić papryku. Bo jeszcze w przepisie nie ma, żeby dodać paprykę, ale pan rolnik miał takie piękne, że już stwierdziłam, że azalisz, papryczko, pójdziesz do gara. I też dlaczego? Fasola może się trochę rozgotować, a papryka zazwyczaj, nawet jak jest ugotowana, to ona ma taką pewnego rodzaju twardość, czyli podniebienie zahaczy o... Coś można sobie rozgryźć, nie? Tak wiecie. Jeżeli, nie wiem, czy Wam nie przeszkadza bardzo mocno to syczenie. Powiedzcie, czy jakoś to ma sens. No, nie obejdę. I tutaj zaciemnienie w kuchni zrobiłam, bo słuchajcie, takie jest słońce, że szok. Pozaciągałam żaluzje, rolety. Także tak już jest. A jak się smaży czosnek, jaki jest zapach. Wow. Także... Cześć, co hrabina czaruje. Otóż fasolowe chili,
Potrawa iście Mabonowa. Przepis zaczerpnięty z magicznej księgi cieni pod tytułem Mabon. Słuchajcie, zmodyfikowany na potrzeby własne, jak w prawdziwej wiedźmiej kuchni. Tak już jest, słuchajcie. Ale jest to potrawa na tyle prosta, że jestem w stanie zrozumieć, co do mnie piszą. I to już jest dobrze. Bo czasem jakbym tam miała jakieś zawijać dewolaje w zawijańce i różne inne tam dziwne rzeczy, to sądzę, że nie byłoby to tak prosto. A tutaj damy radę. Wspólnie zrobimy, posiekamy. Black Liliana mówi, mi już skwierczy i pachnie. No. U nas skwierczy, a czy jeszcze nie czuć zapachu? Ale mówię, wczoraj kroiłam tą cebulę dziewczyny. Tak głośno nie było. Cierpiałam, wczoraj płakałam, z godzinę tą cebulę cięłam. Dramatycznie po prostu, no tak byli. Jaj, cebula. A właściwie, zobaczcie, ile kosztuje taki siekacz do cebuli, nie? No. No, co, 20 zł, 50? Nie, po co, trzeba się męczyć. Ofiara magiczna musi być. Musi być oczyszczenie, pani kochana. Oj, zatoki to mi przeczyściło. Teraz jeszcze czosnek swoje dołożę. Będzie fajnie. U Malgoli też pięknie pachnie. Pozdrawiam, zawsze mam z tym problem. Kirschenstein. Pewnie już i tak połamałam właściwą nazwę, ale ten. Znaczy ja się śmieję, że bardzo mało ludzi obserwuje na Insta, ale akurat dziewczyny obserwuje i tak. Dobra, dorzucę czosnek, słuchajcie, do tego naszego. Będzie nas widać. Tutaj dekoracja. Doceniajcie, doceniajcie szczegóły. Mamy dekoracja. Ja wam w ogóle powinna. A, filmik z dekoracjami był. No, to można sobie na YouTubach. Jeszcze przejrzeliśmy, dołożyły. No, dołożyłyśmy trochę. Ale już nie będę robić nowego filmiku. Teraz się wezmę za paprykę. I słuchajcie, moja metoda paprykowa. Odcinamy, odcinamy, wyżłabiamy i święty spokój, nie ma ziaren. Autentycznie działa. Mam do brudów. Wszystko mam, tylko nóż mam kiepski. Czyli odcinam go, a wy widzicie nawet. To super. Odcinam dupkę. Drugą stronę. Za mały troszkę nożyk wzięłam, ale i tu ma nam tworzyć taki piękny środek. Robimy ciachu, 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 ciachu. Środek wywalamy. Nóż, proszę. Tak myślisz? Większy. On się dobrze małym no, macha. O i zobaczcie, w ogóle ziarenek nie ma potem. No to to naprawdę superaście. No i tylko trzeba se już pokroić w kostkę. Te trzy papryki myślę, że dodamy. No, 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 no. Coś nie ma? Co? Coś nie ma? Śpiewasz? Sobie? Nie, ja sobie śpiew przy robocie śpiew. Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, nigdy nie śpiewają. Tak już jest. Może trochę z wami pokroję, trochę się posmażę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też pierwszy raz robię. Ja to jestem taka kuchenna, że wiecie, znaczy nie widać po mnie, że nie bardzo. Moglibyśmy częściej gotować razem, jest to mega przyjemne. Tak, ale no nie zawsze. No nie ma tak, wiecie co, oprócz gotowania to mamy jeszcze kupę, wiecie jak to robi styka. Wczoraj żeśmy 5 minut nie odpoczęły, bo to trzeba wszystko kupić, przywieźć. Zresztą o czym my mówimy? Wiecie, bo gotujemy. Pewnie, że można by było częściej. Może zimą się uda, może jakieś obowiązki zelżeją, może coś. To może być różnie. Także ja jeszcze lubię te białe odciąć, bo to mi tak nie za bardzo wchodzi. Lila pisze, czosnek zawija nowe przyjaźnie. Czosnek zawija nowe przyjaźnie. Czosnek nawet może być powodem rozpadu w związku, ja myślę. Może tak być. Czosnek jest specyficzny. Ja jestem czosnkowa. Na szczęście Dorota nie wrzeszczy. Czy ja wrzeszczę? Ale na czosnek. No na właśnie czosnek? Mówię, na szczęście nie. Nie. Na ludzi, a na ludzi się proszą czosnek, nie. Czosnek jest niewinny. Czosnek jest, I love you. No. Lubię czosnek w ogóle, brzmień się w ogóle. Zapach ma, no i ma mieć, no. No. Przecież my zjemy połowę, to jemy zapachem, umówmy dokładnie, się. Dokładnie, to musi przecież, nie? To wszystko takie jest, a to wszystko teraz jest takie piękne. To tak samo jak pojedziecie do Maroka i tam są te takie targi z przyprawami, tak? To wszystko jest takie kolorowe i cudowne.
I tutaj teraz jesienią u nas te dynie, te kolory, te pomarańcze, te żółcienie, grzyby, liście, w ogóle ja wiem, że teraz mamy 30 stopni i na szczęście nie będzie jak najdłużej ciepło, ale już gdzieś te owoce dają nam ten jesienny posmak, warzywa, no pycha. Ja tutaj mam na przykład 3 michy śliwek, gruszek, kurczę, niosły dzieci z sadu, koszyk przepełniony. Naprawdę, tutaj się dzieje. Uwielbiam tę porę roku, ale oczywiście złotą polską jesień, bo jak zacznie nam chlapać, to wiecie jak jest. To niekoniecznie, nie? Dobrze. A, więc chociaż częstsze vlogi z zakupami spożywczymi. Wiecie co, powiem wam... wiecie ile... Ale to, ja wiem, to jest fajne wszystko, tylko... Jak vlogujesz, to tak, zanim zjesz, to już ostygnie, bo już zvlogowane. Zanim ugotujesz, 3 razy dłużej. Zanim zrobisz makijaż, 5 razy dłużej. A wszystko ma swoją normalnie cenę. To tak wygląda, jak tak człowiek na szybko, to nie zvloguje. Nawet powiem wam, że zvlogowałam ze 3 dni na urlopie, ale nie wpuściłam żadnego vloga, bo stwierdziłam, 3 dni to bez sensu, a cała reszta to w ogóle nie vlogowałam. A myśmy tak dużo było. Robiły te relacje. Relacje na Insta, dokładnie. Także... 21 osób z nami jest, super, bardzo się cieszę, słuchajcie, my tutaj próbujemy udawać, znaczy inaczej, ja próbuję udawać, że gotuję, ale wam tu opowiadam strety pierdety. Ja myślę, że ja 2 papryki zrobię, nie 3, wiesz? Tak? Tak, chyba tak, bo zobacz, już jest jej dużo, duża ta papryka była. Pan nam zawsze wybiera największe rzeczy, mamy... Ale kalafior mamy. Tak, kalafior mamy na całą półkę, jak na całą półkę w tym, w kuchni, w lodówce. Prawda taka jest. Także naprawdę, słuchajcie, się dzieje. Już pan nam wybierze, to pan ręce jak łopaty, jak mówi Dorota. Od ziemi odciągnięte widać, także wszystko jest jakby hodowiec. Hodowiec. Bardzo dobrze. Wspierajmy lokalnych, bo markety i tak dadzą radę. Dokładnie, markety dadzą radę. Oczywiście, że czasem tak jest, że człowiek z pośpiechu. Ale staramy się urokalne jajka czy coś, czym teraz nawet zauważyłam, że mleko ma jeden pan. Jajka, mleko, no. Żurek. Ja jak widzę żurek, to zaraz... Co to za farba? Pytają, bardzo ładny odcień blondu. Otóż chyba Garnier 7 coś w takim szerszym opakowaniu. Ja generalnie jak kupuję to jakieś te siódemki, aczkolwiek wiecie o tym, że pytanie, co to za farba, jest bezpodstawne, bo nawet u mnie te same farby wychodzą jak chcą. Wyszło ładnie, ale było robione w dobrym dniu księżycowym, bo żeśmy wyczaili, że baran, dokładnie. Czekajcie, zapomniałam o moim... W baranie i lwie, tak? W baranie i lwie na ładne kolory, tak. Więc azalisz kolor i mi i Dorocie wyszedł ładny. Ale właśnie ze względu na wzgląd, że w dobrym księżycu była farba kładziona. Generalnie mam dosyć dobrą intuicję, jeżeli o to chodzi, czy jak ścinam włosy, czy coś, to potem się okazuje, że jest dobry księżyc. Najpierw nie sprawdzam, ale tym razem sprawdziłam i powiem wam, że to działa. Także tak było. Księżyc możecie znaleźć w kalendarzu księżycowym. Także tak. Paprykowej. Co tam dodajesz? Paprykowej, oliwy. Oliwa paprykowa, będzie ostrzejsze. No ja mam nadzieję, że nam goście nie umrą. Bo ja to jestem człowiek, że w Meksyku odnalazłabym się, myślę, jeżeli chodzi o te ich dania. To na pewno. Izabela mówi, że jest dużo grzybów na targu. Nie byłam na targu, w sensie takiego ryneczku, gdzie babcie z grzybami stoją. Ale będą, nie? Też mi się wydaje, więc będziemy tutaj naszych lokalsów wiejskich wspierać. No, zieloną, czerwoną paprykę, słuchajcie, i będzie tak troszkę jak będzie, kolorowo będzie. Ja wszystkie myślę, puszki wezwania? Wszystkie bierz, tak, bo jak nawet coś zostanie, to jeszcze Dorota, przypuszczam, się załapie. Wy też tak macie na przykład, że jak macie ugotowane, to tak na trzeci dzień już wam się tego nie chce jeść, nawet jakbyście mieli bardzo dużo i rozdajecie. Ja najpierw nagotuję jak dla wojska, jak Jesus normalnie z 5 bochenków chleba nakarmi 5000 osób.
Nie wiem, jak to działa, ale tak zawsze miałam. Zaczynam od małego garnka, potem dołożę do... Teraz to już nawet się nie patyczkuje. Wy nie widzicie, jak mamy duży garnek. Zaraz go będziesz wyciągała. Zaraz go będę wyciągała, ale ja już nawet nie zaczynam od małego, bo to się mija z celem, potem przekładanie, mycie, więc zaczynam od dużego. Kiedy dobry księżyc hrabino w pełni czy w nowy? To się sprawdza, kochani, znak zodiaku w księżycu. Księżyc w znaku zodiaku. Nawet nie pełnia i nie nów, tylko... Księżyc też biegnie przez znaki zodiaku. Statystycznie to jest tak 2,5 dnia. I ja Wam zawsze na kawce podaję, to znaczy staram się podawać, bo też zapominam czasem, ale jak piszecie kalendarz księżycowy, to tam macie. No i te znaki na włosy to jest baran, to jest lew. Te, co mam zwierzęta, dobre. Tak jest, dobra sierść, dokładnie. I myśmy w baranie farbowały i wyszły ładne kolory. Tyle starczy, co? Tu mam wodę z puszki. Tak, woda z puszki trzeba będzie dodać. Widzicie, jak tu siedzę. Siedzę i kroję. A tam się dzieją cuda, których nie widać, bo Dorota znika. Bo ja tu teraz po prostu fasolę odcedzam. O! Czarna fasola. No tak. Bo oczywiście, żeby mieć wodę z fasoli, to sobie tutaj zlałam z trzech puszek. O! Mamy. Bo tak zawsze fasolę po prostu przepukuję, nie? Bo inaczej będziemy mieli gęste. Brzuszek będzie nam troszkę bolał. Ale tu będzie tyle przypraw, że nam nic nie będzie. Nie, mało. Słuchajcie, jak jest, są przyprawy, tak, to przyprawy szans nie ma. Przecież, nie? Mhm. Wszystko. Ale pięknie pachnie, co to było? Pachnie, nie. Marta mówi, że w tym odcieniu jest mi pięknie, to jest mój odcień. Wiecie, to jest trochę tak, że ja mam świadomość, że w blondzie jest mi dobrze, bo ja generalnie jestem blondynką. Oczywiście lekko słowiańsko-mysia, więc to jest podrasowane. Nie. Ale wiecie, to jest 2 tygodnie, tak? No jest podrasowane, ale bez przesady. Natomiast czasem człowiek musi inaczej się udusi. Baby, umówmy się. Czasem musicie być ciemne, czasem jasne, czasem rude, czasem zielone. No, bo przecież to się chce zmieniać. Tak, nie? No. Także dokładnie tak. Dzisianka, dobrze ci idzie. Dobrze mi idzie, prawda? Jestem wielka. Nic, zaraz. Talerzyk mała? Dobra. Talerzyk mała, ale to już mam. Ja sobie te białe odkrawam, bo mam tak, wiecie. Ja nie jestem mistrzem kuchni, to nie jest szybko, kochani, ale wiecie, nic nas nie goni, czas mamy. Także. Damy radę. Jutro też będzie dzień zajęty. Dzisiaj w ogóle nie będzie tego, żadnego programu, chciałam powiedzieć, bo tak jak mówię, goście, eksperyment kulinarny na żywej tkance narodu. I chciałabym ludzi poznać, no ale... Chciałabym, żeby nas gość przeżył. Ja też. Zobaczymy. Się okaże. Chociaż jak tu napisałam, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, a propos mojej kuchni. Ale. Więc tak. Więc Azalisz. A, słodka. Co słodkie? A, woda z tego. Fasola. Fasola. Ja lubię ciemną fasolę. Ja też. Nie wiem jak wy. No lubię. Jak byłam kiedyś wegetarianką, to robiłam smalec z fasoli. Ja myślę, że my w ogóle jeszcze będziemy zimą to gotować takie rzeczy, wiecie, ciężki kaliber. Typu fasolka po brytońsku, kumacie, czacze, pychotki. My mamy w ogóle jeszcze, słuchajcie, ja pokroję takie kiełbasy jeszcze, Dorota, bo to... Chorizo, właśnie. To by też trzeba było podsmażyć troszkę. Troszeczkę tak, dobra. Tutaj jest papryka. Patrzcie, słuchajcie akcentu. Ale skąd to wynika? A no ja byłam z takim bardzo fajnym chłopakiem, bardzo inteligentnym, myśmy dobrze się bawili różnymi słowami. I jednym z tych słów było na zasadzie, jak ktoś mówił papryka, albo poszliśmy nawet na ryneczek, tam, no nieważne, normalnie się mówi papryka, tak? Tak jak się mówi bez, a nie lilak. A my mówiliśmy papryka, ale to tak zupełnie specjalnie, słuchajcie. Także ubaw mieliśmy popachy. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Czyż to nie pięknie wygląda? Czyż to nie jest cudowne? Poproszę o zdjęciora. Uno momento, musimy mieć, favor. Wiecie, do miniatury. Dowód na to? A ja już do miniatury w gotowym produkcie. A, ale ze mną. Sorry. Tak, znowu cię nie widać. Sorry. Mówimy jakieś ze światłem. Miniaturka. Kolory.
kolorze. Ja to mam taki ubaw z takich kolorowych, pięknych, pachnących rzeczy, że nie wiem. Tutaj cała normalnie miłość do nieumiejętności gotowania jest. Tak to ma być. Pani z umiejętnością gotowania bym Panią prosiła, aby Pani cebulę przełożyła do dara wielkiego. Znikam na chwilę, zaraz wracam. Poczekaj, to się zaraz... Nie! Poczekaj. Nie chcesz? Nie! Przeżyją ten moment bez mnie. Bez Ciebie? No. Bo ja bym tą kiełbasę po prostu podsmażyła. Nas nie słyszać, a drzwi dać. Musimy kuchenkę wyłączyć, zaraz zacznie. Nie, pić. Zaraz będę smażyć tą. Ale to ja nie zdążę pokroić, jak to. A, już mnie tu. Boże, muszę zdążyć pokroić. Gonią się, gonią się. Słuchajcie, mamy chorizo, która dodaje takie... Ona jest taka fajna, bo tak jakby mięsna po tym wydaniu. Także zobaczymy, co... Mogłabym mieć taką spiżarkę. Nice. Dobre jest do krojenia, bo powiem Wam, kurczę, twarde. Ale dobrze. O Jezu. Może najpierw zwyczajną. Może najpierw zwyczajną. Szybciej pójdzie. To jest dramat. Do mnie się tu. Poczekaj. Chociaż... Nie, już nie było. Nie. O, idzie, idzie. Idzie, idzie Pani bez pół... śniadania, Pani z chlebem. Ej, słuchajcie, czyli jest dobra. No. Ej, nie zabieraj krajanczemu jedzenia. Bo mnie się tu olej pali, Pani. Ja wiem, ale to mówiłam. Nie wiem, z czego oni to robią. Na pewno z fasoli. Bitwegę. Pozdrawiamy wszystkich. To nie, że ja się śmieję z Was, tylko z tej kiełbasy. Żeby się nikt nie poczuł. Nie, obrażony. Bo każdy je co chce, Boże. Ja to się tylko tak, wiecie, trochę nabijam na zasadzie, że mi mówią, że teraz to już w ogóle jestem mało ezoteryczna, bo mięso jem. No jem, no i. Przekonamy się po tamtej stronie. Nie? Może i tak. No. Tutaj muszę na pół, bo się nie chciała przykroić w normalnym trybie. Ale ma, tak, ma coś w sobie to chorizo. Ona jest piekielnie droga za ten kilogram, Wam powiem, ale warta swojej ceny. O, Smoczek mówi, że uwielbia fasolkę po bretońsku. No, jak się... Powiem Wam... Och, już mi gorąco. Albo mam tępe noże, albo nie wiem co. Presja, pression. Nie, wiecie co, może faktycznie nacisk zastosować z góry. Działa. Będzie smażone. Ja zapomniałam w ogóle o tych. O czym? Noż, o kiełbasy. Tak, no byśmy mieli pokrojone tak, pewnie, no, ale... Ale spoko. Damy radę. Mamy jeszcze mięsiwo. Także oczywiście nam się zrobi garnek jak dla wojska. W wojsku dlatego... No już, bo nie widzicie, a jeszcze. Dorota Wam pokaże w jakim garnku. To jest ten mniejszy. To jestem ja, a to jest garnek. Dla wojska. Znajdź różnicę. On jest jeszcze pusty, ja już nie. Będzie nacisk. Można naostrzyć. My nie mamy tej porządnej ostrzałki. Wiecie, że ja nie mam ostrzałki w domu. No. To nie śmieszne. Wszystkie różne rzeczy mamy. Ale co? Ja to jestem dobry krajalniczy. Bo lubię. A tam w ogóle doczytałam, bo nie tego ktoś miał tą do cybuli, tą taką. No i co? I po prostu było słowo do dół. Aha. I cztery gwiazdki. Aha. To może... To trzeba kupić co, z Elmera, taka, który sieka? Nie, to trzeba po prostu kupić tą taką, wiesz, ręczną taką. No ale o tym mówiłam. No ile to kosztuje? 20 zł? Nie wiem, ta podstawowa taka wersja. No. Ona ma ten fajny... Wiecie, że ja kiedyś robiłam kiełbasę? Temy rękoma flaka nawlekałam. Ale właśnie a propos Elmera. Prawdziwe jelito miałaś? Tak. Prawdziwe jelito, sól. Tą taką peklowaną. Ty my ręce mam. Mam kolegę masażystę, który robi do dziś. Właśnie. Ale powiem Wam, że smak tam bezsenny. Dodało się tłuszczu tyle, ile się chciało. No bo jednak z tłuszczem, tak, to się robi, ale proporcje są
przyprawy, jakie się chciało. O, może ten będzie lepszy. 500 nożów, słuchajcie. O, nawet ten bardziej kroi, czyli nóż. Ajaja. Teraz no ostrze. Nacisk trochę inny. Tamten. Nie, teraz to już kiełbasę zrobię. Co będzie na deser dla gości? Otóż jest karpatka i obiecałam, że nie będę podawała kawy. Bo goście robią czorną. Ja dostanę trójkę. Nie wiem, zobaczymy. Może się da coś z tego ekspresu wycisnąć, bo do tej pory ja już nie wiem, jak go ustawić, żeby to... Mam kawę ustawione pod siebie i Dorotę, w sensie mamy swoje ulubione. Smakowe. Natomiast cała reszta, powiem Wam, głęboko w powijakach a propos ekspresa. Ale jest karpatka zacna. Wczoraj siedziałyśmy do północy i czyniłyśmy. O, dobra, bierz, a ja... Sekundę. Au! Dorota ostrzy. Drut o drut. O, mój kolega, jak zrobiłam taką czapkę na druta z takim wielkim tym do pasa, jak zobaczył to na studiach, to powiedział, zrób mi, proszę cię, zrób mi, proszę. Ja, i przyniósł mi ten łuczkę i mówi taki, pamiętaj, drut o drut, drut o drut. Dobra, dwa dni mi zajęło, czapka była. Ale to były czasy, wiecie, nie internetu, nie zielonych BMW pod uczelniami. Drut o drut. Takie to były czasy. Ach. Trochę mięsne będzie to wegańskie, czyli konkret. Bardzo dobrze. Nie już lepiej, nie? Lepiej, ale kiełbasa inna, bo tamta się tak ciągnie, a to jest po prostu zwyczajna, umówmy się, nie chorizo. Więc i inaczej się, proszę, podsmaża, podkrawa. Ostrzenie noża się smoczek śmieje, no. A wiecie, jak się nożyczki w krawiectwie ostrzy? Kto wie? Ręka do góry. Na szybko przy maszynie. Ja już wiem, bo mi Dorota mówiła, ale nie powiem. Jak się ostrzy nożyczki w krawiectwie? Na szybko. Patrzę, czy ktoś... Nie, nikt nie pisze. Czekają na odpowiedź. I know. La, la, la. Słoik? Nie. Czarny plastik mówi, że ma smaka na kiełbasę, bo zapach jest zacny, a zwyczajna jest najlepsza, bo jest zwyczajna. Proste rzeczy, nie tam auto z tysięcoma systemów, że jak siądziesz nie tym pośladkiem, to ci nie ruszy, bo nie rozpozna pośladka. Proste rzeczy. Prosty człowiek jestem, chociaż hrabinia. Ale tak. Dobra. Poszyptane ma już napakowane w foremki. Boże, to ty ugotujesz. Dobra. Taka doprawiona. Jaka kiełbasa to była? Z Lidla. Podwawelska. O. Wszystko jasne. Kraina Wendli. Pod Wawelu, ze smoka. Smoczku pozdrawiamy. Nożyczki o nożyczki nie widzę lekka. Nie. Bierzesz nożyczki i robisz taki ruch na igłę, jakby się chciała obciąć. Trzy razy. I już. Dziewczyny się pytają, że kupujemy. W ogóle to w Lidlu, bo taniej już bierze ostatnio. W Lidlu jest dużo. Ja Wam pokażę tak. Chorizo z Lidla. Dwa. No i będzie nasze dosyć mięsne, nie? Będzie dosyć mięsne. No, tak jak zwykle. Nie, kupię tylko dwie papryki. W ogóle tam dwie papryki, nie więcej. Puszka fasoli. Cztery garnki później. Ale czy no już mówię, już przestałam w małych garnkach zaczynać, bo jest to kompletnie bezsensowna czynność, nie pomagająca w niczym, tylko się zagraca kolejne garnki. Więc ja już od razu mam takie dziewiątkę, mam jedenastkę.
Najwyżej się zamrozi. Znaczy, tak się nie zamrozi, porozdaje. Obłęd. Chorizo, nie? Zaraz Wam pokażę. Wszystko ma czosnek. Obawiam się, że będziemy. A ja jeszcze dałam oliwy czosnkowe. Jak to teściowa mówiła, jak to stary Żydy. Dobra, ostatni ten pokażę Wam, jak to wygląda. Tylko wiecie, co zrobię. No, tak patrzę, co piszecie, nie? Czekajcie. O. Ale zapach jest obłędny. Orany chciałam powiedzieć. Garnek Wam pokażę. Przejdę przez Dorotę, papryki. O, proszę bardzo. Już mam tą cebulę usmażoną. Tutaj jest obsączona fasola. Trzeba dziarnąć. Tam jest woda. Woda z fasoli. Bo miała być, nie? Porządeczek. Tu była cebula. Tak, była ja tam jakieś parę. No i to czorizo. Tak już jest. Ustała się światłość. Będziemy łączyć wszystko. No nie jest to jakieś, wiecie co, idę recyclingować. Czekajcie. Paprykę też będzie osobno smażyć, czy już razem nie. Paprykę wrzucimy do dogotowania. No to. Idę recyclingować, zaraz wracam. Daleko nie byli. Jestem. Tutaj mamy takie śmietki. Coś jeszcze do pokrojenia? Nie. Dramatycznie. Czyli mogę zająć się, Wam opowiedzieć pięć rzeczy. Słuchajcie, jak zwykle z naszej książki przyporządkowania Mabon, ale strona 169. Bardzo piękne wezwanie do kręgu przy rytuale Mabon. No, pomyliłam strony. Aha, nie, mam. Kręgu, pełny kręgu. Wchodzimy w Twą przestrzeń, w czas bez czasu, w to miejsce między miejscami. Razem jesteśmy bezpieczni zarówno na zewnątrz, jak i w środku, jako że dzielimy się szczerze tym, co leży w głębi. Chwała wschodowi, możemy mówić sobie prawdę. Chwała dla południa, możemy poczuć od siebie prawdziwe ciepło. Chwała zachodowi, możemy bez przeszkód płynąć ze sobą. Chwała północy, możemy żyć w zaufaniu. Niechaj tak się stanie. Drugie wezwanie takie fajne. O, tutaj to jest dla grupy rytuał. Kręgu, pełny kręgu, nadeszła chwila, kiedy zbiory dobiegają końca. Choć hart naszego ducha się nie uchyla. Wewnątrz kręgu niniejszego wzywamy tych, co mogli pracować. Podczas naszego dziękczynienia błogosławionej uczty będziemy smakować z wdzięcznością i dzięki łasce krąg w tym miejscu wyznaczamy. Dziękujemy za zbiory i losowi dług spłacamy. Chwała wschodowi, wiatrom nam sprzyjającym. Ześlij łagodny zefirek i łagodny wiaterek. To dzięki Twym porywom nasiona mają siłę parcia. Chwała dla południa, ciepła, które się utrzymuje. Drewna i cydru nam nie brakuje. To dzięki Twej pasji z ziarna budulec kiełkuje. Chwała zachodowi, wodom i deszczom. Ześlij na nas wilgoć i pożyw całą resztę. Za Twoje wsparcie i Twój trud składamy uszanowanie. Bądź pozdrowiona północy, ziemio przekopana i uprawiana. Daj nam miejsce, w którym pszenica może zostać zasiana. Dzięki Twej łasce przyszłość nasza będzie zbudowana. I są wezwania dla bogini i Boga. Chwała bogini, wielkiej matce i kochance. Ona podarowuje nam letnią pracę i zimową drzemkę. W Twym smutku za Tobą pożądamy, w Twej radości powstajemy, kiedy Twój małżonek leży umierający za pszenicę, zboże i ryż. Tobie dziękujemy. Chwała Bogu, Panu Ziemi. Podążaliśmy za Tobą o każdej porze roku, by wiedzieć, gdzie trudzić się mamy. Opłakujemy Cię, smucimy po Tobie, na spoczynek kładziemy. Królem wspaniałym jesteś i to, co najlepsze od Ciebie dostajemy. Dziękujemy Ci, opłakujemy Cię. Pamiętajcie, to jest pora zima, tak? Zima, czyli Persefona, tam Demeter, Kora do podziemia schodzą.
Dziękujemy Ci, opłakujemy Cię, unosimy nasze ręce ku niebiosom, pozwalając żyć nam, umrzeć musiałeś Ty. Piękne są te wezwania, tak mi się wydaje. I jeszcze chciałam Wam przeczytać o kukle, tylko zapomniałam strony. Więc będę musiała... O, mamy to. 8-9. Dla żniwiarzy kukły ze słomy były czymś więcej niż tylko symbolem. Stanowiły prawdziwą magiczną energię. W Europie trzymanie kukły na honorowym miejscu przez cały rok, a następnie jej zakopanie lub spalenie na początku nowej pory zbiorów stanowiło ważny cykl. Było warunkiem udanych przyszłych zbiorów. Nawet obecnie kukła jest potężnym magicznym narzędziem. Nie musi symbolizować konkretnej osoby czy bóstwa, a i tak może ożywić ducha niemal każdego Twojego pomysłu. Nawet jeśli nie uprawiasz roli, słomiana kukła może przyczynić się do zebrania plonów. Jeśli pragniesz zasiania spokoju w domu, bezpiecznej okolicy czy licznych propozycji pracy w nadchodzącym roku. Do kukły można dodać różne elementy z myślą o przychylnej magii. Jeśli chcesz zrobić słomianą kukłę, możesz spróbować niektórych z opisanych niżej ozdób w określonej magicznej intencji. Jeśli w przyszłym roku chcesz spotkać nową miłość lub wziąć ślub, zrób dwie kukły. Jedną przebierz za pannę młodą, a drugą za pana młodego. Jako ofiarę zostaw każdej kukle po jednym kawałku ciasta weselnego, tak kupionego na przykład tortu, lub mini buteleczki szampana. Zaśpiewaj im marsz weselny i połóż na nich karteczki z nazwą miesiąca mianowego. Jeśli nowa miłość nie pojawi się w danym roku, spal kukły jesienią i zacznij wykonywanie zaklęcia od początku z nowymi kukłami. Jeśli chcesz mieć w domu więcej pieniędzy, obłóż środek kukły kamieniami i wpleć w nią wstążki symbolizujące ciężką pracę. Jeśli do pracy zakładasz specjalny uniform, ubierz kukłę w jego miniaturową wersję. Warto dodać fartuch, długopisy, komputer, klawisze z maszyny do pisania lub inne małe symbole określające wykonywaną przez Ciebie pracę. Przeprowadzaj rytualne karmienie kukły, pozostawiając jej małe ofiary z miodu, chleba, piwa i jabłek w ciągu całego roku, a pod jego koniec pozbądź się jej, zakopując ją lub paląc. Czyli słuchajcie, takie ciekawe rzeczy. Jesteście w ogóle? Bo zamilkliście mi. Nie pokazałam, że wrzucam paprykę. A, wrzucamy paprykę. Zamilkliście mi na chwilkę. Idziemy do kuchni. Idziemy do kuchni. Odchodzimy od magii. Idziemy do magicznej kuchni. Jeszcze tę wodę też daję. I tak. Czekaj, dobra. O. Trochę chociaż, żeby się nie paliło. Nie. Czy jeszcze? No spokojnie możesz wlać jak jest. Zobaczcie, jak to już gęsto fajnie wygląda. Normalnie, zaraz jeszcze mięso dorzucimy. Jeszcze mięso i fasola, bo na razie chcę, żeby się papryka trwała. Tak, tak, papryka niech się zrobi. O. Malgola mówi, słuchamy i mieszamy w kotle. Izabela mówi, słuchamy. Mhm. O, takie tam ciekawostki. Jedną ręką to wiecie co, garnek się ściska. Niech się trochę tam. Ale o, no. Dobra. Także ja jeszcze tutaj to mięsko. O, ono już jest podpieczone. Tak, musi się troszeczkę pogotować także. Dorota, pierwszy mieszalniczy Rzeczpospolitej, twórca pierwszego zamieszania. Oczywiście. I teraz słuchajcie, Wam trochę te przyporządkowania, czyli te korespondens, jak to się nazywa, może za krzywą mi stoicie, korespondens, jak to się nazywa w angielskim, bo onesz, tutaj mamy co celebrować, jak celebrować, jakich kolorów używać, tego typu rzeczy, więc to jest bardzo fajna sprawa. I teraz tak, duchowe skupienie oraz słowa kluczowe. To mamy tak, cel, dzielenie się, miłość, opanowanie, osiągnięcia, przygotowanie do tej pory zimowej, równość, równowaga, sukces, śmierć. Śmierć w zasadzie jest w każdym, bo to jest cykl koło życia. Uzdrawianie, wdzięczność, żal. Magiczne ośrodki zainteresowania, bezpieczeństwo publiczne, harmonia rodzinna, honor, mądrość, planowanie, podstawy, rolnictwo i wspólnota. Boskie niebieskie kubki do kawy. Błolesławiec. Tutaj Dorota jeszcze nie skończyła. Przecudne są. Piękne. Sugerowane działania, koncentracja i nauka, przemiana, przygotowanie. Archetypy. Królowa żniw, opłakująca wdowa, pan schodzi do podziemia.
Pani Żniw, Słomiana Kukła, Wojowniczka. Męskie to Boski Król, Pan Żniw, Umierający Bóg, Wojownik. Boginie może nas mniej interesują, one się są powtarzalne, ale kolory. Ozdabianie ołtarza, ozdabianie domu. Super, brązowy, który daje równowagę, rodzinę, podstawy, serce, dom, stabilność. Czerwony, działanie, zmiany, płodność, pasja, ochrona i mądrość. Te wszystkie kolory mamy w garze, chciałam powiedzieć. Pomarańczowy, działanie, równowaga, uprzejmość, szczęście, optymizm i ciepło. Zielony, płodność, hojność, wzrost, harmonia, uzdrawianie, miłość, odrodzenie. Żółty, kreatywność, radość, światło, optymizm. Zioła, które możemy stosować do mieszanek mabonowych, albo na ołtarz, albo przy świecach, które palimy na ten dobrobyt i podziękowanie. Tak jak było w tym zaklęciu, że to chodzi o to, żeby przywołać dobrobyt, ale jednocześnie podziękować za plony. To są drugie dożynki, pamiętajcie. Więc tak, bluszcz. Dodaje więzi, atrakcyjności, miłości, ochrony. Echinacea, uzdrowienie i wzmacnianie. Chyzop, uzdrawianie i oczyszczenie. Kokoryczka, o, będzie to moje kolejne ulubione słowo, zaraz po bluszczu kurdybanku. Kokoryczka, słyszycie to? Egzorcyzmy, ochrona, oczyszczenie. Mirra, i tu można też użyć kadzidła mirrowego, prawda? Uzdrowienie i oczyszczenie. Krwawnik pospolity, przyjaźń, zdrowienie, małżeństwo. Szałwia, ochrona, oczyszczenie i duchowość. Styraks, równowaga, koncentracja, misteria równonocy jesiennej, dobrobyt, oczyszczanie. Tytoń, połączenie z przodkami, połączenie z krajem, zdrowienie, oczyszczanie. I tytoń jest bardzo często w magii cmentarnej używany jako ofiara dla duchów. Santa Muerte uwielbia tytoń. Wawrzyn, odwaga, poświęcenie się dla Apollo, męstwo, zwycięstwo, no wieniec laurowy, wiadomo. Żołędzie, będziemy robić mabonowe ludki, słuchajcie. Płodność, zdrowie, szczęście, pieniądze i ochrona. Drzewa, czarny bez, zdrowienie, dobrobyt, sen. Dąb, płodność, zdrowie, szczęście, pieniądze, ochrona. Na wszystko. Jesion, zdrowie, dobrobyt, ochrona. Klon, obfitość, równowaga, miłość i dobrobyt. Kwiat, chryzantema, dająca radość. Goździk ogrodowy, spokój, zdrowienie, dobre samopoczucie. Nagietek, zdrowienie, ochrona. Słonecznik, duchowość i mądrość. Ja tu mam mnóstwo słoneczników. A, nie mam takiego bałaganu, to Wam pokażę. Bo tu mam owoce, owoce i... A tam jest pudełko na korki, ważna rzecz. Dużo dyniów, dużo słoneczników, normalnie. Psia gongolina. Agata mówi, że lubi... No, pisia gongolina, a to pisia. Się jak jedzie na Warszawę. Jest pisia gongolina. Tak samo jak jest miejscowość w Sfornegacie, nie? W Sfornegacie, ale kokoryczka to będzie moje kolejne zaraz po bruszczyku kurdybanku. Ulubione słowa. Mech chrobatku. Mój mech chrobotek również. Kryształy i kamienie szlachetne. Bursztyn, więc ja mabonowo tutaj widzicie działam. Złoto, to znaczy hematyt. Bursztyn daje wieczną miłość, ochronę i duchowość. Hematyt. Podstawy i zdrowienie, złoty topaz, zdrowie, ochronę i mądrość. W metalach antymon daje ochronę, złoto, dobrobyt, słońce. Złoto jest skorelowane z bursztynem, lwem, zło, lubię. Nie widać tego, ponieważ nie posiadam złotych rzeczy za bardzo, ale posiadam srebro, ale bursztyn uwielbiam. A bursztyn w złocie, wow, po prostu. Żelazo, ochrona przed duszkami. Zwierzęta i symbole i stworzenia mityczne. Gęś. Gęsi były często hodowane, aby móc je zaserwować podczas późniejszej uczty celebrującej zbiory. Kojarzona jest z tradycją. Jeleń. Jeden ze zwierzęcych przewodników, który pomógł doprowadzić ludzi Artura do Mabon, symbolizuje pomoc, obecność przodków, świat duchów. Konie. W okolicach równonocy jesiennej Szkoci urządzali wyścigi konne. Kos. Jeden ze zwierzęcych przewodników, też który pomógł doprowadzić ludzi króla Artura do Mabon, przynosi wieści z innych światów. Łosoś. Jeden ze zwierzęcych przewodników symbolizuje mądrość oraz wiedzę o przeszłości i przyszłości. Orzeł. Kojarzony z mądrością, intuicją i wiedzą. Sowa. Kojarzona z Ateną, polowaniem i mądrością.
Wiewiórki, wiewiórki. Nawet mam wiewiórkę, nie widać jej tutaj przy sałacie, bo my ostatnio z tymi sałatami Dorota mnie męczy, ale są. Najlepsze są z Lidla. Najlepsze są z Lidla, sałata masłowa, maślana, czy jak zwał, masłowa. I w doniczce, bo nie więdnie. Zachowanie tych zwierząt symbolizuje przygotowania do zbiorów. Kojarzone z nimi zbieranie orzechów przerodziło się w zawody organizowane w czasie święta Rodmas. Zapachy i olejki. Aloes, benzoes, cedr, cynamon, goździk, kadzidło, mirra, palone liście, sosna. W ogóle a propos, tak cedr mi się z cydrem, ale to pomijając, przeważnie właśnie ten jabłkowy napój na wszystkie sabaty, więc jak nie wiemy co dać, to tam nie trenujmy z winem. Cydr ma się lać. Myślę, czy mam cydr. Ale chyba już wypiłam. Dużo sabatów było. Jak to było? A wszyćko. Wypiliśmy prawie wszyćko. Teraz już nie mamy nic. Tak. Malgola mówi, że idzie zamieszać i spróbować, co się tam wydarzyło. My na razie tą paprykę trochę dusimy. Dobrze. Karty tarota symbolizujące Mabon, słuchajcie, cesarzowa. Siedzisz, błyszczysz, dzwonisz. Ja wam mówiłam, że trzeba dupki nabrać jak cesarzowa, żeby zimę przetrwać. Jak nie ma to być dupka sadłowa, bo czemu ma być taka, to niech to będzie dupka energetyczna. Miejmy nadmiar. Miejmy dobrych rzeczy nadmiar. Oddam trochę nadmiary. Koło fortuny, świat i wisielec. Symbole i narzędzia. Girlandy i wieńce. Symbole pana i pani w czasie równonocy jesiennej. Oj, mam girlandy, zaraz wam pokażę girlandy. Przejdziemy się trochę po domu. A propos gotowania, przejdziemy się trochę po domu. Kosy, sierpy i bolain, czyli symbole śmierci i pracy podczas zbiorów. Pamiętacie, bolain to jest ten nóż zakręcony, którym się zioła zbiera, więc zbiory również. Troszeczkę taki sierpowy, bym powiedziała. Lewy, że prawy. Sierpowy. Kukła i strach na wróble, symbole umierającego Boga, a także protektora pól. Róg obfitości i kosz, symbole obfitych żniw. Róg obfitości nazywa się jakoś na ky, tak fajnie. I zapomniałam. Pokarmy. Cebula, chleb, jabłka, jęczmień, kukurydza, marchew, melon, orzechy, owies, pszenica, tykwa, winogrona, ziemniaki, żyto. Napoje. Cydr zawsze, tak jak mówiłam. Miód, piwo, wino, woda. Woda. O, woda. O, woda. Czynności zwyczajowe i tradycyjne praktyki. Wspólne biesiadowanie, jak w każdym święcie. Sorry, lecieli tam, tydzień szli do siebie, tak jak już usiedli przy tym stole, to biesiadowali, naprawdę. Pieczenie kukurydzy, grillowanie, wspólne kolacje, palenie kukły, tańce, muzyka, parady, procesje, gra wrzutki. Dobra, zobaczymy, co się dzieje w kotle. W kotle dzieją się tam czary i tam mieszam swe wywary. O. Słuchajcie, trochę nam się rozpuściło. Musi się trochę zredukować. Będzie się redukowało, się doda mięsa, się doda ziemniaczka. Ja. Ciekawe, wiecie co, ja zobaczę jak to smakuje. Tak, 10 minut na tę paprykę już wydałam. Ej, to już ma smak bez zera przypraw. No. Chciałam wam powiedzieć, zero przypraw to ma smak. Oj, jeź. Dobra, słuchajcie, mam w miarę czysto, więc pokażę wam. Tam się przejdź. Przejdzie się. A propos girland. Na przykład, takie były w Lidlu za 5 zł, słuchajcie. Tutaj mamy cały parapet. To jest Santa Muerte od Poszeptane Agaty na konkurs halloweenowy. Pewnie w tym roku też będzie jakiś. No mam jeżyki, proszę bardzo, mam jeżyki, mam grzybki, mam temperaturę też. Ale są, o proszę, proszę, dużo rzeczy, dużo owoce. Sól? Jakbyś szukała soli, wiem gdzie jest. Ja też wiem. Dynia, proszę bardzo. Także mamy tutaj pierwszą rzecz. Tutaj o, jeszcze oczywiście się dzieje. I lecimy dalej, poczekajcie. Nie będą mi oglądać całego domu, nie ma. Dobra, zobaczcie, to jest wieniec od Agaty. Świeca, akcenty. Dumnam z parapetu, bo też jest piękny. Proszę bardzo, jesienny. Jeżyki z jabłkiem. Proszę bardzo. Także powiem wam, o, chyba coś przekręciłam. A poczekajcie, jeszcze jedna rzecz. Na takim stole, o, proszę bardzo. I te kolory, po prostu ja jestem, tak jak w tym jedzeniu, słuchajcie, są takie rewelacyjne, piękne kolory. Tak samo, wiecie, w domu. Ja wiem, że 30 stopni jest, ale zaraz będzie
dużo świeców, wszystkie pomarańczowe nawiedziło mnie ostatnio, ale naprawdę ja sobie tak lubię. Dom jest świątynią u mnie. Ołtarzy, pincet, tak to wygląda. Dobra, to co? Zaraz czekamy jeszcze sekundę i będziemy dodawać. I też źle wyparuję, już zrobiłam większy. Fajne są te przyprawy, powiem Wam. One są w różnych miejscach, w tych pudełeczkach, bo ich jest dużo i one są naprawdę niedrogie. 100%. Ja nie wiem, one tam kosztują od 2 do 4 zł autentycznie. No, suszone pomidory były, proszę. Ale to jest 60 gram, pudełeczko fajne. Będziemy zaraz... A to już jest ostre. To już jest ostre. Zero rosołku. Jeszcze te pomidory trzeba by było wrzucić. Wrzucone są. Nie. Jeszcze nie. Nie. Otworzę puszkę, taka będę. Puszkę i polne. Widzę, że Wam się podobają moje kolory w domu. Ja to mam taką radochę. Lubię sobie tworzyć klimaty właśnie wedle pór roku. Czy sabatów. Bo do całego Mabon. Mabon rukokwitości i dnia również. To potem dodam pająki. I będzie bardzo zacnie, jeżeli chodzi o Halloween. Dokładnie. Mogę otworzyć puszkę? Możesz jak najbardziej. Mogę. Możesz, proszę bardzo. Niech otworzę puszkę. I wrzucimy. O. Jeszcze mamy pomysł. Ja przepraszam, a to ja wiem, że to nie jest, ale słodziutkie. Czekaj, daj ich wezmę. Ja ich wezmę. Ale to, w ten sposób. Ach, i robimy, słuchajcie, już zamieszanie pomidorowe. Ja jeszcze pokroję pomidory po moim sposobie. Gdzie jesteś? Wiesz, co możesz tu zrobić? Jesteś. Tak możesz zrobić. Aha. Teraz będzie Ci łatwiej. O. Pomidory pokroję moim sposobem pod tytułem wykrywam środek w tak zwanym, o, są twarde te polne tutaj, polne, no. Naprawdę. Takie, wiecie, to się i tak rozgotuje przeważnie. Generalnie bez wczuwania się w kostkę. Nie, bo to się zaraz rozpadnie. No. Byleby tego środka nie było, bo to się potem, powiem Wam, nieprzyjemnie je, może tak. Mhm. Ale gorące pomidory dają fajny smak, tak. Bardzo ten. Tu się ktoś pytał jeszcze prędzej, ale chyba odpowiedziałam, bo ktoś się pytał, czy gdzie jest ten przepis na ten deser. O. A tutaj jest na IGTV. Przepisy zasą. Tak, bo jest na zapisane. IGTV jest tak. Zapisane. Trochę się czasem nie da ściągnąć tego, żeby na... Niech tam. Uwaga, żeby się nie oparzyło. Bo to już... się rozpadnie. Trudno. Będzie jeden środek. Także. Fajnie tak się wymyłać w jedzeniu, wiecie? To jest takie uziemienie. Nie wiem, też tak macie. Ja na przykład rzeczy kupuję czasem na dotyk. Ja uwielbiam dotyk taki, że sobie coś tam pomacam. Jakkolwiek to nie zabrzmi. No to se macam teraz pomidora. A wy co tam mata, tam macajka? Tutaj Agata już mówi, że wciągnęła pierwszą porcję. Matko, co Wam tak szybko poszło? Jak fajnie bulgoczy. No bo my tu mamy, wiesz co, wiesz jak, nie? Dla pułku. Zaraz zadzwonimy tutaj do jednostki wojskowej, przyjdą z jezioro. No trochę jest, no. Poczekaj, wykarmimy wszechświat. Nie, bo wszechświat zaraz przyjdzie, jeden, drugi i... Tak. Goście, mamo. A może jutro nawet do Doroty też się uda wziąć. Myślę, że się uda. Nie wiem. Aha, ja wiem tak. Ja na przykład jak coś ugotuję, to potrafię bardzo dużo zeźreć. Ale to no i rzecz, nie chodzi mi o to. Nie. Aha, no dobra. Dobra, wymacałam. Ja umyć ręce. Bo ja to zawsze taki sceptyk jest. Znaczy ja zawsze mówię, będzie na 3 dni. Półtora dnia później. Tak. Zaraz wisienka zamiesza i tak. Jeszcze możesz rzucić fasolę. Ale najpierw to zamieszaj, żeby to się tam ładnie tak. Tylko wiecie, jak to jest z tym mieszaniem. Chociaż fasolę bym dała całkiem na końcu, bo ona już jest miękka i ugotowana, nie? Może oni mają. Troszkę niech się trochę rozpadną. No, jak się rozpadną, wywołują. Tam jest dosyć wody, tam się ten. O, tą dupkę widzę. O? Liderową. Nie. O, już ją przykryłaś. Nie. Tak, o. Nie, obok. Co? Nie. Tu dupka. Utopiła się.
No trudno, no komuś się przytrafi. Kto znajdzie dupkę, będzie miał szczęście. Będzie zwycięzcą. Coś dodać? Już? Jeszcze? Już? Tak. Pomieszaj jeszcze trochę. Jeszcze pomiesz. Tak dobrze ci idzie. Mieszam gary, takie dzieją się tu czary. Pimpirimpi, pom, pom, pom. Będzie. Łaski szczęścia, dobrobytu, pitu, 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 pitu. Wiecie jak jest. Dobra, magiczna kuchnia nie jest zła. Dodać szczyptę cynamonu, taki super podbiło smak ostrego, mega polecam. W ogóle, a propos dodania szczyptu słodkich różnych, mamy gdzieś cynamon, tak. Niestety do okadzania, przepraszam. No. Tak, Iza, ja też tak myślę właśnie, że fasola na koniec, spokojnie. My to teraz tylko co, by musiał się troszkę ten pomidorek rozpaść, a resztę możemy już montować. A ja idę recyklingować. Tu, tam są puszki na tym, bo żeby były puszki w jednym miejscu. No. Tu? Tak, tak, tam. O matko, kocia zabawka się odezwała, recykling. Dobra, przewracam i oddaję ci. Tutaj, jeszcze nie oddawaj, tutaj kolejny recykling rzeczy tych, co się nazywa? Lilka dodała kumin, też jest w porządku do takich tych. Właściwie to powinniśmy pewnie dodać majeranek, żeby nas nie rozdło. Poczekaj, jak ty to wszystko tutaj wrzucisz, nie? Te twoje chili con carne i różne inne. Racja. Tu postawię, a to się... Tak, to tam na końcu ogarniemy, no. Ogarniania troszkę będzie, ale jak to kupić, też tak jest nieźle. Bardzo. Oddaję berło. Tak, berło i korona. Trzęsiemy wami lekko. O Boże, jak się nawet ciepły ten zrobił. O, nad tym. Berło i korona. Powinnam w tiarze gotować i w fartuszku. Co wy na to? Ktoś mi schował łyżkę. Łyżkę jest możliwe, że schowałam. Tak patrzę. I na jakim etapie jesteście? Otóż niektórzy jedzą. My widzę. Jesteśmy na etapie... Czekamy. 6/9. O, jeszcze. Jak dzwonki te tybetańskie. A to, bo Dorota, żyjesz? A to ja. Chili con carne. W tej chili con carne przyprawie na pewno jest kumin. Majeranek, o, lecznicza przyprawa. Ja tu was mam, a tam się patrzę. Jedną paprykę zostawiłam. Paprykę. Uwielbiam to. Uwielbiam taką zabawę. Ale mówię, te przyprawy są super. Zaraz, ale to już jest ostre. To już w ogóle... Ja jeszcze wiecie co zrobię? Łyżeczka cukru. Musi być, bo cukier... Ja lubię pomidory, pomidory u mnie lubią cukier. O. Ktoś, kto się zachwycał naszymi kubeczkami. Znaczy jestem na etapie zbierania tych miliona złotych, monet wartych rzeczy, bo to wszystko drogie. Ale to powiecie, pojedynczo się uzbiera, jest. A ja dostałam ten kubeczek od pewnej dziewczyny na czacie i mi się zaczęło. Już zbieram kubki po Liliana, prostu. Liliana mówi, że zjadła z ryżem. A my tu ciągle jesteśmy. Dziewczyny, wy to wczoraj zrobiłyście. W telewizji jak gotują, mają fajnie, robią cięcia, nie? I nie ma, że sobie posiedzę sobie i pogadam z wami. To tak. Smoczek mówi, że zrobi po live, bo lubi patrzeć i słuchać live'u. Fasola jest słodka. To żeście teraz mi powiedzieli. O, słuchajcie, przeczytam. Dobra. Pentagram, no. No, standardowo. Tak. Się zdziwiłam, gdyby nie. Olej na świętomabon. Olejów używamy do namaszczania świec, ołtarzy, tak? Możesz użyć tego oleju do namaszczania swoich świec sabatowych lub pobłogosławienia małych kukiełek, czyli można też cały rok karmić kukiełki a propos, zrobionych z wykorzystaniem mocy tego dnia. Potrzebne będą 1 łyżka oleju słonecznikowego, co ma sens, dlatego że to jest sabat ziaren generalnie, tak? Ziaren, super. Szczypta liści białej szałwi, teraz wszystkie turbosłowiane mnie ten, ale tak tu jest napisane. Mądrzejsi ode mnie to wymyślili. Szczypta liści rozmarynu, kilka pestek jabłka. W szklanym słoju lub pojemniczku wymieszaj produkty. Postaw naczynie na słońcu na 2 do 3 dni. Proste, nie? A fajnie, taki, właściwie jak zrobimy sobie te mabonowe kukły na przykład, to albo mamy te nasze mabonowe orzeszki, to jeszcze z takim olejem karmi się talizmany energią, świecami, różnymi rzeczami, to by nawet było
Fajnie. Kadzidło na mabon. Niniejsze kadzidło jest sypkie, co oznacza, że wystarczy wymieszać zioła i wsypać ich odrobinę na kadzidłowy węgiel lub do ognia. Jak już grilla będziecie robić, w gromadzie. Upewnij się, że wszystkie zioła są wysuszone. Jeśli nie, rozłóż je na blasze i włóż na 90 minut do piekarnika rozgrzanego do 120 stopni Celsjusza. Potrzebne będą szczypta nagietka, szczypta mięty, szczypta szałwii. Uwielbiam szczypta. Co to jest szczypta? Ale myślę, że jak jest szczypta, to może być łyżeczka, nie? 2-3 goździki wedle osobistych preferencji. Wymieszaj szczyptę nagietka z taką samą ilością mięty i szałwii. Do mieszanki dodaj 2 lub 3 goździki. Dopilnuj, by wszystkie zioła były dobrze wysuszone przed ich zmieszaniem. Przed użyciem słoik z kadzidłem przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Rytualne kąpiele z dodatkiem ziół są formą przygotowywania się osoby do danego rytuału. Jeśli nie masz wanny, miksturą możesz polać głowę lub natrzeć całe ciało. Potrzebne będą 1 łyżka szałwii, 1 łyżka rozmarynu, 1 łyżka rumianku, gaza lub sitko o gęstych oczkach, 1/2 szklanki soli morskiej, 1 łyżka sody oczyszczonej, olejek z drzewa sandałowego. W rondelku na średnim ogniu przygotuj wywar z szałwii, rozmarynu i rumianku. Gotuj na wolnym ogniu przez 3 minuty, odstaw do wystygnięcia, po czym przelej roztwór do plastikowego pojemnika lub słoika. W oddzielnym słoiku wymieszaj sól morską z sodą. Dodaj kilka kropli oleju z drzewa sandałowego. Kiedy będziesz gotowa do kąpieli, napuść wodę do wanny. Zanim do niej wejdziesz, wlej miksturę z soli morskiej, a następnie płynny roztwór. Wymieszaj wodę w wannie aż do rozpuszczenia kryształków soli, następnie wykąp się jak zwykle. A my będziemy w pudełkowym robić mabonowy świecznik. Też takie magiczne działanie. O właśnie, jabłkowe świeczniki. Które będą potem ofiarą na nasze plony, notabene. Wiecie, że jak jabłko przekroi się w drugą stronę, to powstaje pentagram. Magiczna roślina. No, także tak. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam w kuchni się dzieje. U Was pewnie już wszystko gotowe. A, mała właśnie mówi, Osia proponuje jabłkowe świeczniki, propozycja również z cytowanej księgi. Wulala. Księga jest dobra. Z mabonu ma je kupić pudełko. Tak, pudełkowi trzeba jabłko, bo ja już jabłka nie wysyłam, bo to dotrwa, nie dotrwa, różnie się dzieje. Dobrze, ja myślę, że my powrzucamy już różne rzeczy i niech to się gotuje. I tak to będziemy kończyć, bo... Tutaj pani jedna nie może wejść, tu nie wiem. Ja bym tą fasolę już mogła dodać. No, dawaj, dawaj. Znaczy nie fasolę, ziemniaki. Ziemniaki, fasolę mięso. Tak. Fasolę całkiem na... Ziemniaki są już ugotowane. Możesz wkładać. Będę. Sorry, bo robimy... Ona ma jedną rękę, ja jedną też. Czyli... No. Czyli konkarne. Czyli i zrobi się z tego potrawa jednogarnkowa. Mamy jeszcze, słuchajcie, tam. To już jest bałagan, sorry, ale... O, zobaczcie, jaką piękną pietruchę. Pietruchę mamy wielką. Także jeszcze będzie tutaj dopietruszkowane. Bo jeszcze będziesz doprawiać i takie tam cuda. No, będę. Ale już będziemy się też... Już takie zrobiło. Gęstawe. Ale będziemy się powolutku rozłączać. Jeszcze chwilę. Jeszcze sekundę. Jeszcze chwilę. Która jest? 15 po. A, to jeszcze z 15 minut mamy. Dobra. Chyba, że się gdzieś spiesz. Nie, ale już się nagadałam. Możesz jeszcze wrzucić mięsko, ja ci przytrzymam gara. Albo tak, o, zrobimy. Znowu. O, bo tutaj esencje. To tak. Czekaj, tu trzeba będzie włożyć. Smacznie tak, wygląda, nie? Puść na chwilkę. O. Trzymam gara. Ja tak zawsze z patelni. Na końcu zawsze też wodę wlewam. Mm. Albo jak jest najlepiej, to wino. I tak pozbierać to, nie? No wygląda, powiem Wam, jak milion dolarów. Wiedziałam, że ten garnek będzie w sam raz, się okazuje, po trochu. Ziemniaki sobie były już ugotowane, słuchajcie, tak, dzisiaj. Ziemniaki były ugotowane, także już tutaj nie będziemy tak znowu 15-20 minut siedzieć. I... Tak. A one już też mają ugotowane wszystko, a my tu jeszcze... No, bo my tu jeszcze gadamy, chodzimy, śpiewamy, tańczymy, robimy układ to. Show. Poczekajcie, ja sobie spróbuję. Ile tego doprawiać teraz? Kurczę, to jest w ogóle i ostre, i wszystko. Bo ja, wiesz, i słone, jak smażyłam. No wiem.
cebulę to dałam. O, no trochę damy, ale to nie potrzeba jakichś szału tutaj, powiem wam. Oregano masz dać? Oregano, tak. Weźmiesz, to ja tak może pół rzeczy sobie dam, paru rzeczy. To ja cię przeniosę tu, dobra. A ty tu idź z tej strony. No pójdę. Dam pewną łyżeczkę, porządek. W szufladę nam nie będę zaglądać. A, wiecie, że, wiecie, że my mamy porządki. Oregano dodam, tylko poczekajcie, bo to jest tak ładnie... Fajnie się odpina. Jak kopertę z kasą. No. Nożyczki. Oczywiście. Nie rozrywam to. Mam swoje świry. Mam swoje świry. O, nasza Miki! Pozdrawiamy Miki. Jak tam napisane byli oregano, ale trochę większy garn niż normalnie, no to niech będzie. Yeah. Miki, Miki, bo my Hermiony jesteśmy. To jest Hermiony. O, tu mama Osia mówi, że grzybka brakuje. To znaczy nie, tu nie mówię, że nam ogólnie, nie? Grzybka jednego brakuje, jak to tam. Zaraz druga porcja w piekarnik, Agatka. Ja te wszystkie niki muszę odkręcić, kto kim jest. Grzybek może nie do chili con carne. Ale nie, może ona tam coś sobie... Aha, że sobie do jesiennego a do jesiennego tam. To owszem. No. Grzyby jesienne bardzo. Czosnek nie, papryki słodkiej nie. Pieprz cayenne. Lilka mówi, mam trzy pary nożyczek w kuchni. Zawsze i tak brakuje pod ręką. Wiadomo. Wiecie co, no my tak odkładamy... Ja dam łyżeczkę może, nie? Tyle? No. Bo ja to jestem, ja muszę się pytać, czy tyle, bo ja wam mówię, że ja, wiecie, ciężko by wchodziło górą, ciężko wychodziło dołem, ale po smaka by miało. Ja wrzucę już tą fasolę. Czekaj, a weź, nie potrzeba już tego rosołu? Nie, tego. Jest całe, po prostu jest tak dobry, że już tak by bez fasoli. Jak już wiesz, że za chwilę będziemy kończyć to, bo ja zaraz sobie pietruszkę pokroję. Mhm. Już będziemy kończyć. Ja jeszcze dorzucę tą fasolę. Tę fasolę wrzucaj. Ostre w pionie. Jest. Niech żyją oliwy ostre. Naprawdę, słuchajcie. Obawiam się, że... No i teraz clue naszego gotowania. Nasza fasola. Rozmieszowujemy. Eno, wyględne jest. Zobaczcie. Gar naprawdę dla wojny, ale ja wiedziałam, że to się tak skończy. No właściwie to się spodziewałam bardzo. Ale wyględne... To... A tutaj jest pytanie, czy dajemy paprykę wędzoną. Nie, ja na przykład nie Asia lubię nie wędzonej lubi. Papryki. Ja uwielbiam, Asia niekoniecznie. Bo ja lubię. Bo to jest po prostu... Czyli dodajemy, bo to nie, słuchajcie, to nie jest przepis, który musi być taki, a taki. To nie jest jeden do jeden, nie? Myśmy sobie tutaj swoje trochę dodały, tak. Trochę tam. Bo ja chciałam takie jednogarnkowe, czyli ziemniaki są. Bo myśmy do oryginału dodały ziemniaki, paprykę. Mięso. Mięso. Paprykę trochę tak. Tak. My tam musimy zawsze trochę po swoje. Magia. No i teraz to się musi, słuchajcie, przegotować, po prostu. Niech to się pyrkocze. Weźmiemy to na mniejszy ogień. Po sekundę. Dorota coś tu. Nie, bo jednej pani odpisuję. Bo mi... O, jest, 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 jest. Jest, jest, tak? Jest. Nie, tutaj zabije smak. Ja co kto lubi, nie? W smaku. Nie to ładne, co ładne, tylko co się komu podoba. Dobra dziewczyny, mam nadzieję, że ugotowane, jak zwykle po naszym magicznym gotowaniu, będzie tak, że umieszczę, jak już ugotujemy to tak totalnie, to umieszczę to na talerzu, zrobię zdjęcie i na Szkole Magii Tarota pod zdjęciami, kochane, pod tym zdjęciem... Masz bukiet warzyw. Bukiet warzyw. 100 lat, 100 lat. I pod tym zdjęciem... umieszczajcie swoje dzieła, czy to jest fasolowe, czy to nie jest fasolowe, po prostu. Ja wam bardzo dziękuję, no żeśmy godzinę i 20 minut tutaj razem spędzili, ale jak widzicie, pięknie, pięknie i cudownie. Buziakuję was, dziękuję wam za bycie, za super chwilkę i chwalta się swoimi
wypiekami czy innymi rzeczami mabonowymi, tylko oczywiście zamykamy krąg. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Z mabonowym błogosławieństwem ja od nas Dorotą z magicznej kuchni wróżki Joanny. Pa, pa, pam. Pa, pa, pa. Patrzę, gdzie was łączyć, jak zwykle, już mam to.